Cześć, tu Ernest! W tym filmiku powiem wam, jak wykonać wyzwania 5 tygodnia w Fortnite. Pokażę wam lokację sekretnej gwiazdki oraz kilku Fortbite'ów. Z małym opóźnieniem z powodu aktualizacji przedstawię wam kolejny poradnik do wyzwań tygodnia. Zanim zaczniemy, to chciałbym was jeszcze raz zaprosić na mój serwer Discord. Link do niego jest w pierwszej linijce opisu. Już niedługo będzie konkurs dla wszystkich. Byłbym też bardzo wdzięczny, gdybyście wpisali mój kod w sklepie Fortnite. Resetuję się co 2 tygodnie i wielu z was o nim zapomina. W ten sposób bardzo mi pomożecie. Dzięki wielkie. Okej, w tym tygodniu także jest kilka klasycznych powtórek wyzwań, które są proste i jasne. Jest jednak kilka wyjątków. Na początku pokażę wam lokację turbin powietrznych. W jednym meczu musicie odwiedzić 5 takich turbin. Turbiny powietrzne to te oto ogromne wiatraki. To wyzwanie jest banalnie proste przy życiu kule jazdów, to biedna parzanka. Często na tych turbinach pojawiają się kule jazdy i czasami nawet skrzynka. Jeśli wam się nie przyfarci, to na waszym miejscu zacząłbym nową grę. Albo najpierw polecił na kulki, na przykład tutaj. Teraz widzicie lokację tych wszystkich turbin. Jak już mówiłem, jest to bardzo proste do zrobienia kulojazdem. Wystarczy przejechać obok każdego wiatraka. Kolejność, w której odwiedzicie te wiatraki, nie ma znaczenia. Wystarczy po prostu się rozglądać. Następne wyzwanie, które chciałbym omówić, wysyła nas na 3 różne tory wyścigowe, na których to musimy ukończyć po jednym okrążeniu. Pierwszy etap tego wyzwania trzeba wykonać na tym oto torze wyścigowym na pustynnej części mapy. Bardzo ważne jest to, aby odczekać te 15 sekund. Wystartujcie dopiero wtedy, gdy jesteście pewni, że aktywowały się niebieskie okręgi. Aby poprawnie wykonać okrążenie, trzeba przejechać przez wszystkie okręgi z powrotem do mety. Jeśli wystartujecie zanim na tablicy pojawi się napis start, nie pojawi wam się niebieskie okręgi. W związku z tym nie będziecie w stanie ukończyć okrążenia. Tak samo w przypadku drugiego etapu, jednak tym razem trzeba ukończyć okrążenie na tym oto torze wyścigowym. Można wykonać okrążenie pieszo, ale najlepiej jest użyć jakiegoś pojazdu, aby oszczędzić trochę czasu. Pieszo jest też większa szansa na to, że ktoś właduje w nas cały magazynek. Do tego wyzwania polecę na parzankę. Ostatni etap wysłał nas na tor wyścigowy na północnej części mapy, niedaleko wiatraków. Też musicie poprawnie ukończyć jedno okrążenie i voilà, zadanie wykonane. Na koniec dla rozjaśnienia dodam, że podniebne platformy, na których trzeba zdobyć eliminację, to te oto latające ogromne drony. Po wykonaniu wszystkich wyzwań w tym tygodniu otrzymacie taki oto ekran czytywania. Na ramce strumienia powietrznego są kordy do sekretnej gwiazdki. Sekretna gwiazdka będzie do zebrania pod zniszczonym zamkiem obok przyjemnego parku. Po wykonaniu wszystkich wyzwań w tym tygodniu pojawi się tutaj nad tą luką w trawie. Okej, to w sumie tyle z wyzwań tygodnia. Teraz pokażę wam kilka nowych Fortbite'ów. Najnowszy Fortbite numer 61 wymaga od użycia tego oto graffiti z kartu bojowego. Wyekwipujcie go przed startem gry. Teraz udajcie się dokładnie tutaj, gdzie ja. W tym miejscu na wodospadzie wystarczy użyć graffiti. W ten sposób odblokujecie tego Fortbite'a. Fortbite 69 za to skrywa się w kamiennej świni obok pagód pomyślności. Dokładnie tutaj. Fortbite 78 skrywa się za miniaturą wulkanów budynków firmy ubezpieczeniowej w Neo Wykrzywionych. Niestety na ten moment nie znam jeszcze nadchodzących Fortbite'ów, dlatego w opisie będę starał się dołączać linki do filmików, w których pokazuję lokalizację nowych Fortbite'ów. I to tyle. Ja już dziękuję za oglądanie, życzę powodzenia i do zobaczenia w busie bojowym!